Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Widzimy się w totalnie innym miejscu niż ostatnio, bo zakończyłem w bibliotece, chyba biblioteka czy katakumby. A nie, przed Sulwisem zakończyłem, sorry. Przed Sulwisem zakończyłem i planowo chcę zwiedzić rzekę Siofra, ale chcę też dojść tutaj i zobaczyć, co się kryje tutaj takiego dalej. Okazało się w ogóle, że tutaj nie muszę skakać po tym moście, tylko stąd. Jak wszedę tu, to od razu mnie to teleportuje właśnie tutaj przed kolejne miejsce łaski. Mamy takie coś, nie? I tutaj jest właśnie ta czytająca z palców starucha, do której możemy zagadać, tylko jeszcze bym wszyscy wiedziano tutaj te dwa okazy mięska. Jedna cienka kość bez. Niestety tylko wypadła, no ale trudno. Co takiego powie nam ta oto osoba? What a pity it is to be without the right. All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to be whole before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. To throw yourself to the waters, to find the coward's passage through the dim cavern. Okej, okay, tam mi też gada o tej pieczarze, o której już wspomniała Raya. A propos skrótu, i chyba chodzi właśnie o tą pieczarę. To jest jedyna opcja, jaką tu widzę, bo tutaj pewnie będzie ta cała wielka winda. No tutaj będzie właśnie to przejście przez jaskinię. Weszła nowa aktualizacja w ogóle do gry, która sprawia, że w ekwipunku pojawiła się nowa zakładka na rzeczy nowe znalezione, które, wiecie, jak znajdziesz nowego, to od razu się to pokazuje jako właśnie z takim wykrzyknikiem, jako nowe, jeszcze niesprawdzone. Tylko to trzeba jeszcze włączyć, a niestety nie wiem jak. W sensie nie wiem, no nie ogarnąłem jeszcze gdzie, a to zgarnąłem z tego rycerzyka przed katakumbami. Wielka tarcza z herbem zaćmienia. Metalowa wielka tarcza z wymalowanym zaćmieniem słońca, noszona przez bezgłowych rycerzy mauzoleum. Zaćmione słońce, pozbawione kolorów, jest gwiazdą ochronną półbogów pozbawionych dusz. Pomaga rycerzom mauzoleum, trzymając z daleka przeznaczoną śmierć. Okej. Okay. 100 fizycznych. Czy jest lepsza od mojej? Nie wiem. Zobaczmy. No, statystyki o wiele lepsze. Niektóre. No, najbardziej błyskawice widać, że jaka jest różnica. Wzmocnienie zasłony też lepsze. No, ale jest problem, że to jest, kurde, wielka tarcza. I nie wiem, czy ja będę w stanie z niej korzystać w taki sposób, jaki bym chciał. O, okej. Okay. Aha, jakbym jeszcze trzymał, to mam więcej odporności, dobra. Bo normalnie trzymam ją tak. To już mam tego. Dobra, a zobaczmy, jakbym nałożył odbicie na te tarcze. Chociaż, może nie inaczej. Czy ja jestem w stanie... O, mogę z Meliną pogadać, wreszcie. Będzie spoko, to za chwilę. Zobaczmy, czy jestem w stanie na te tarcze nałożyć właśnie te odbicie. Przysięga i barykada starcz. Nie, niestety nie jestem w stanie. No, ale barykada starcz też jest bardzo dobrą umiejętnością, więc będę sobie ustawił. Zobaczmy. Zimny to magiczne zwiększa. Magiczne, święte i magiczne. Wysokiej jakości nie robi nic poza zbuffowaniem zręczności. Wymyślny jeszcze bardziej buffuje zręczność. Ciężki siłę na zręczność daje, a standardowy nie robi nic. Okej, okay, cena zręczność czy na siłę?
Na siłę niech będzie. Okej, będę miał taką alternatywną tarczę, taką tylko i wyłącznie do blokowania. Dzięki właśnie tej zdolności. Dobra, na łuk nie mam czego nakładać. Okej, co powiesz, Melino? Your seamster, Bok. He is always eager to see your return. Please, will you talk to him when you can? I'm sure he would be much contented. Okej, ale gdzie? Jakby, ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle. A tu! Klik na zawołanie, kurde. Siema. Good to see you, Master. Do you remember me? Bok, the demi-human. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, Master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would, well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and, well, I am your personal seamster after all. Może do tego wzgórza idźmy, bo będzie najwięcej będę widział. Zresztą minie inaczej. Cofnijmy się może do tej windy właśnie. No i zobaczmy. Tam idziemy do stolicy. Czyli do windy. Muszę iść w tym kierunku. Czyli to będzie... tutaj na wschód bardziej. Wróć na południe. Tutaj możemy sobie kwiecie z Altus zgarnąć. Na kuń. No i... o, ruiny Lux. O, dobry! Oj, okej, ciebie się to nie spodziewałem. Proszę, inna gra, ale nawet tutaj LOL zapuścił korzenie. Jezu, no, ale suchar. I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand. And have audience with my mistress. O! A, czyli to tak jest wejście do dworu. I will pray. That you follow the same path as Lady Tanith. O kurde, już są z DLC-ka, kurde, na ładowaniu. Nie mogę się doczekać, kurde, aż do tego trafię. Tylko, że niestety trochę mi zejdzie, zanim to się stanie. I okej, jesteśmy w wulkanicznym dworze. Tutaj zakładam jest Tanif. O, i rycerz Tygla. Intrygujące. Dobra, czy ja mogę stąd wyjść? Chyba mogę tak normalnie. Tylko tutaj po prostu panuje ten... jest ten pakt o nieagresji, czy jakoś tak. Że nie mogę się tu z nikim napierdalać, nie? O, dobra, tu już bym mógł. Bym chciał. Okej, okay, no ale tutaj nie widzę nic specjalnego. No poza tym trupem. O! Inkwizytor Giza! Okej. Okay. Kamień Kowalski level 6, lubię to. Oj, panie inkwizytorze, chyba jednak pańska broń na krwawienie się mniej spisuje niż moja. Oj, oj, oj! Idealnie, w iście z samurajskim stylu. No może nie w iście, no ale... udało się. Koło Gizy. Inkwizytor nie żyje. Okej, zobaczmy tę broń. Tutaj ten topór muszę schować. Ouu, 70 krwawienia, to jest lepsze nawet niż ta broń. No, tylko to jest olbrzymia broń, to jest ten minus.
Wielkie żelazne koło z ostrzami rozrywającymi ciało. Narzędzie tortur używane przez inkwizytora Gizę. Kręcąc się, koło zadaje potężny ból i powoduje krwawienie. Ta konstrukcja miała stać się charakterystycznym elementem wyposażenia żelaznych dziewic. No, w sumie nim jest, nie? Bo niektóre mają takie coś. Na przykład ta z Rey Lucarii. Wirujące koło, unikalna umiejętność. Uderz kołem w zimę, by wprawić je w najszybsze obroty. Przytrzymaj, aby koło nie przestawało się obracać. Można używać w czasie chodzenia, by wbijać ten oręż we wrogów. Okej, okay. Zobaczmy. Nice! Kurde, pamiętam w Bloodborne, że było coś, że była broń podobna. Jakaś taka piła to była. Pamiętam jak z serii od Sarge'a, że miał takie coś. Tylko, że tam to po prostu kosztowało nie skupienie, tylko po prostu energię, bo tam w sumie Bloodborne nie ma many. Z tego co pamiętam. Tam wszystko, tam... Bloodborne pod względem zaklęć i takich specjali broni, nie? To jest jak naj... Tfu. Najbliżej jest mu do właśnie tego. Do DS-ów 2. Bo macie nielimitowane użycia zaklęć? Nie, dwóch? Dwa? No dobra, prawie. Bo w DS-ach 1 jest chyba nielimitowana użyć zaklęć. To właśnie prędzej do Dark Souls 1, że macie nielimitowane używanie zaklęć, ale każde zaklęcie kosztuje was energię. Tak jak tutaj jeszcze, bo wiadomo, ta mana to jest tak naprawdę tylko ogranicznik, żeby nie dało się tymi zaklęciami spamić na lewo i prawo. Dobry. Brave Tarnished. Welcome to the Volcano Manor. I am Tanith, the proprietress of this house. Raya spoke well of you, a warrior of promise, I believe she said. Perhaps you are prepared to make a commitment. Will you join us here at the Volcano Manor and resist the tide? Why accept the burden of their grace? Or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers. Rise with us against the Erd Tree. Okej. Dobra, mam nadzieję, że to nie spierdoli mi niczego w grze, ale YOLO, dołączmy. Interesting. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable, but be sure to earn your keep. Klucz do pracowni. The drawing room is through the hall. Use the key I handed. Dobra, to coś powie? The drawing room, use the key. Nie, czyli to jest tylko gadka z nią. Okej. Okay. Niech nastanie leczenie, a potem krewetka. Okej. Okay. Owocna da. Aha, dobra, dobra, to taki żart trochę jest, w sensie. Tak ktoś tak pada, nie? Ale chodzi o to, że leczenie potem krewetka, że ktoś chyba jest uczulony na krewetki i potrzebuje żeby leczenia, nie? Coś takiego. Dobra, tych nie otworzę. Te. Okej, okay, tutaj klucz do pracowni. Dobra, jest jeszcze w ekwipunku, czy już go wyjebałem w pizdu? Powinien być tutaj przy kluczowych przedmiotach. Jest, dobra. Aha, okej, okay, dobra. Niewiele tutaj widzę jest powiedziane. Co my tu mamy? Palec odszczepieńca. List z wulkanicznego dworu. Mamy takiego gościa, który wygląda jak ten, kurde. Ja, trochę jak Aegon z DS-ów 3. You. What in heaven's name are you doing here? The volcano manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. This blasphemous path. Before you consider hunting any. Okay. Co Raya powie nowego? Hello again, brave tarnished. As a scout, I am pleased to see you again here at the Volcano Manor under Lady Tanith's guidance.
May you tread the path of valor. Brave tarnished under Lady Tan. Dobra, to niewiele mówi więcej. Okej, okay, co jest tutaj? O, też klucz do pracowni użyto. Okej, okay, tutaj jest pusto, widzę. A dalej? Przed tobą kłamca. Okej, okay, kolejny raz użyto klucza do pracowni. Aha, zajebiście. Okej, okay. Czy tworzyłem dwa przejścia w to samo miejsce? Przed tobą złote drzewo. No shit, Sherlock. Dobra. Tutaj? A, tu już byłem przed chwilą. O, tutaj jeszcze. Też mogę otworzyć, okej. Okay. Co jest z tej strony? O, mamy trupa. A co przy nim? Kolejna butelka perfum. Okej. Okay. Ta ścieżka? Intrygujące! Okej, czy to jest... Nie, to jest wiadomość, to nie jest miejsce łaski. Tu przyda się dół. Tu by się przydała pochodnia tak naprawdę. Zamiast tego teraz. Żebym się tu gdzieś nie zdupił. Szczątkowy róg. Dobra, tutaj normalne zejście. Z tej strony. Tutaj ślimak na suficie. Tyle go widzieli. Wężowa strzała. To coś nowego. Uważaj, góra. No. Oho, ty! Tu jak się schował, skubany? Zapraszam na dół, cwaniaczki. Dobra. Przed tobą dom. Okej, okay, w jakim sensie? Książka z przepisami wojowników nomadów. Ukryta ścieżka. Proszę, jaki skrót. Zdeprowany perfumiarz Karman. Okej, okay, mogę otworzyć teraz? Nie. Okej, okay, dobra, zobaczmy te nowości. Dobra, butelka perfum to jest przedmiot specjalny, ale to jest przedmiot, który już zdobyłem wcześniej, więc raczej to będzie tylko podliczone jako, jako jedna dodatkowa rzecz, nie? Tak, mamy tutaj dwie takie butelki. Co tu jeszcze zdobyliśmy? Tutaj którąś z tych. Płatnarza wojownik nomadów. Nęcący garnek mogę z tego stworzyć. Jeszcze wróć z tego. Dzięki temu. Czyli pewnie to będzie jak nęcąca czaszka. Będę mógł tym wabić przeciwników. Okej, okay, dzwonek kulisty. Właśnie, mogą to już w poprzednim odcinku, kurde, dać tym... poprzednim? No, dwa odcinki to mogą to już zaoferować, no ale kurde, nie zrobiłem tego. No ale no, spokojnie, spokojnie, nadrobimy to. Chyba tutaj ten sztylet, no ale to jest... O, zwykły sztylet po prostu, więc nie ma co się wczytywać. Strzały. Wężowa strzała. Strzała wyrzeźbiona na wzór latającego węża, używana razem z wężowym łukiem. Lojalne sługi bezkształtnych węży, których kły są nasączone śmiercionośną trucizną. Okej, okay, czyli po prostu zatruwająca strzała. A ty właśnie, nawet tego, o tym secie nic nie czytałem. Więc dobra, bliźniaczy set. Zbroja z motywem splecionych bliźniąt ze złota i srebra. Ta nierozłączna dwójka jest nazywana Di. Dwa ciała i umysły, ale jedna dusza. Ani razu się nie zjednoczyli, ani nie zamienili ze sobą nawet słowa.
Może ta zbroja pragnie znaleźć drugie z bliźniąt Dee. Proszę, czyli co, będziemy mogli Dee w jakimś stopniu wskrzesić, jeśli dobrze rozumiem. Nieciekawie. Dobra, zobaczmy tutaj. List z wulkanicznego dworu. Pisemna prośba z wulkanicznego dworu zdradzająca imię poszukiwanego zmatowieńca. Pradawny rycerz Istvan. Można go znaleźć w pogrobnie. Dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik na twojej mapie. Okej. I to pewnie będzie atak, będzie trzeba go zabić, jeśli dobrze rozumiem. Tutaj mam co? A ten garnek animozji. Można wytestować te garnki w sumie. Tutaj święte obrażenia, to wiadomo. Ale ten garnek animozji mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało. Bo skraftowałem to w sumie tak od niechcenia, ale dalej tego nie wytestowałem. O, i tutaj jeszcze. Palec odszczepieńca. Wykorzystywany w próbie inwazji na świat innego gracza. W razie sukcesu staniesz się najeźdźcą, odszczepieńcem, a twoim celem będzie pokonanie gospodarza palców z tego świata. Zgięty palec pokryty wężowymi łuskami. Pamiątka po panu wulkanicznego tworu przekazana z matowiedzą, którzy stali się jego rodziną. Okej. Okay. No to wygląda... Pierwsze intrygująco, a po drugie, no wygląda co najmniej kurwa dziwnie. No ale dobra. A, ten perfumiarz jeszcze. Zdeprowani perfumiarze praktykują swoją sztukę dla siebie samych. Karman był wybitnym perfumiarzem, który siłą dorównywał bohaterom i mówi się, że poszukiwał sekretnego eliksiru ożywienia. Intrygujące. Dobra, czy tutaj zgrałem jakieś nowe składniki? Chyba nie, z tego co widzę... A nie, żółty węgielek! To zgarnęliśmy. Tego nie sprawdziłem. To chyba zgarnęliśmy tej wiosce szalonego płomienia. Żar wydobyty jest z oczodołu trupa. Wskazuje, że zmarły został dotknięty płomieniem szału. To winogrono dojrzało i pękło. Okej. Okay. No ale poza tym to nic więcej. Tutaj mamy kolejny kamień kowalski na poziomie 6. No i nic więcej. Te łezki już wszystkie ogarnięte. No i to z tych przedmiotów będzie chyba tyle, tak mi się wydaje. Więc dobra, wróćmy się teraz. Zobaczmy, co jest tam na dole. I patrzcie, miałem kurde obszaić to, co się tam dzieje z tą windą, nie? A finalnie dalej eksplorujemy sobie wulkaniczny dwór. Zobaczmy, co jest tutaj. Co? Odbijanie tutaj. Potężny wróg, dlatego uważaj na pośpiech. Okej, okay, dobra. Słaby wróg. Dystans spróbuj tego. Uważaj na wywabianie. Aha, znowu ten rycerz. Dobra, no to w sumie fakt. No to nie jest jakiś mega silny wróg. No musiał, skubany. Come on, come on, come on! Flacha, flacha. Z jaką mnie zabił, to mi się chyba kurde... O, mamy te pazury w końcu, dziękuję. Jakby mnie zabił, to bym się chyba, kurde, zrzucił w przepaść, nie? Ognioodporna suszona wątroba. Dobra, podleczmy się może zaklęciem. Do tego potrzebuję wymienić sobie pochodnie na właśnie pieczęć. No i tak, jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz pieczęć, za pieczęć weźmy sobie ten... Pazurki. 60 krwawienia. Duże zakrzywione pazury wasalnych rycerzy. Krzywizna pozwala broni prześlizgnąć się przez wrogą zasłonę. Krok wasalnego rycerza. Chwilową niewidzialność podczas szybkich uników pozwala poruszać się szybciej i dalej niż zwykły odskok. Dzięki temu dzięki umiejętności można krążyć wokół namierzonych wrogów. Ej, to fajnie brzmi. Testujemy sobie. Dobra, gwiazda w dwie ręce, to mam dwa! Okej, dobra. To fajnie. O, kolejne miejsce łaski. To już chyba w środku wulkanicznego dworu, co nie? Zobaczmy, jak się tam atakuje. Okej, okay. I ten specjal.
Okej, no ten sam co szybki odskok, tylko dalszy. O, tutaj trafiamy. Do tej miejscówki, którą widzieliśmy już, jak kurde tutaj przyszedłem pierwszy raz, tam z dołu, z tej komnaty tortur. Dobra, widzę, tutaj nie przejdę, czyli to jest pewnie skrót. Dobra, tu nie wskoczę. Też nie wskoczę. To tam z góry wygląda, jakbym tutaj zejść bardziej, aniżeli tam wejść, więc... Niech będzie tu. O, i tutaj zaczynaliśmy wcześniej. Tutaj byliśmy wcześniej. O, dobra, i tutaj jest... Dalsza trasa. What the flaming fuck is that? Czy to jest forteca Sena w level 3? Okej, to był chyba też perfumiarz, tak mi się wydaje. Ewentualnie ten, co garnkami rzuca. Kurde, te pazury mogą być naprawdę dobre na bliski dystans. Jak będzie wezwania zgiętego palca, czyli mech. I cienkie kostki bestii. Dobra, wróćmy na razie do mojej katany, bo jest po prostu ulepszona i bije więcej damage'a. Ale dobra, mogę teraz zrezygnować. Mogę wrócić się do pieczęci, bo już nie potrzebuję teraz... O, zajebiście, tego mi jeszcze brakowało. Bo już nie potrzebuję właśnie mieć tego pochodni, bo jest wystarczająco jasno. Jak dystansu nabrała skubana. No, otwórz się. Ale nie! Ale nie łap mnie przy okazji! Jedna flacha, druga flacha. Zmarnowane zaklęcie. Dwa razy. Okej, widzę, ta nie jest taka mało odporna, jak te dwie poprzednie. Czyli to by wypadało wręcz... właśnie trzymać się z daleka. O, a nie, dobra, wróć, jednak nie. Jednak dostaję dalej więcej damage'a właśnie jak się otworzy, tylko po prostu... nie zaliczyło mi trafienia tam, gdzie bym chciał, żeby trafiło. Dobra, tutaj muszę odznaczyć sobie ten punkt. Chociaż dobra, niech jest zaznaczony, w sumie aż tak mi to nie przeszkadza. Leczenie teraz zużyjmy, ile mogę. O, już nie mogę. Dobra, no to... jedna flacha modrych łez niech będzie. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, zostałem już w tej włóczni. Chociaż nie wiem, czy nie byłoby lepiej wrócić sobie do tej do wielkiej, po prostu do tarczy sobie nie byłoby lepiej wrócić. Okej, czekaj, czy to były o trzech czy trzy strzały? Trzech typiarzy, dobra. Numero uno. Numero dos. I numero tres. Pięknie. Okej, mamy taką większą arenę. Czuję wroga. Chociaż, kto wie, może się mylę. To mamy na pewno węża. Tutaj kolejny ziomek taki. Bzyt! Tutaj pusto. Tam się da iść dalej. O, tutaj ko...
No, brawo, dzbanie, jeszcze sam zeskocz z tej przepaści. Tyle brakuje. Nie masz prawa. A, że się przycisnąć, no nie, niestety, nie mam takiego prawa. Szkoda. Okej, okay, a ty to kto? Dobra, to już myślę, tarcza będzie lepsza. Smarogniowy ze sznureczkiem. Pięknie, backstab. O, to nie jestem łowcą menów? Chyba tak. Ten z wioski Albinobryku miał podobne bronie. Komu krwotok wszedł, jak miał low HP, no nie wierzę. Wielki tasak zabójca menów, proszę bardzo. Czego żeś tu pilnował? Do tego runu na poziomie 6. O, jak miło, piesku, że się sam, kurde, podpaliłeś, jeszcze mi tym ostrzegłeś, kurde. Ja zauważyłem go akurat będzie, jak na mnie skakał. I dzięki temu, że ten ogień go złapał w damage, no to zrobił mu to takiego mini poise breaka i nie mógł mnie atakować dalej. A ja się mogłem go bardzo szybko pozbyć. Dobra, to za chwilę... Dobra, nie, daj sobie te pochodnie tutaj na trzecie miejsce. Póki co, zobaczmy ten tasak. Ostrze tego olbrzymiego, odrażającego tasaka tworzy rząd odciętych rogów Omenu. To potężna broń stosowana przez zabójców Omenów. Te okropne rogi wywołują krwawienie, dzięki czemu trwająca rzeź nabiera żywego koloru. Okej. Okay. No i szał, czyli po prostu możliwość nabicia... Okej, okay, to jest wielki topór, niestety, więc to jest coś, co mi się może średnio przydać. Dobra, to jak zaskoczy, to mi się nic nie stanie, ale wolałem się upewnić. Jest dobra tarcza. Zaś potrzebuję trochę ognia. Przed tobą kłamca. Pewnie pisał o niewidzialnej ścianie. Uuu, pieczęć złotego drzewa! Ciekawe, czy lepsza. Okej, na razie skalowanie wiary na C. Z siłą się nie skaluje w ogóle, ale to zobaczymy po upgrade'ach, czy będzie. Lepiej. Oj, to w ogóle nic nie waży, to jest najlepsze. Bezkształtna święta pieczęć ozdobiona herbem złotego drzewa, będącego kiedyś centrum religijnym ziem pomiędzy. Mimo, że eldeński krąg został roztrzaskany, a złote drzewo utraciło dawny blask, szczera wiara nadal przynosi odpowiedzi. Okej, okay, ciekawe, czy po upgrade'ach byłaby ta pieczęć lepsza od mojej aktualnej. No, na pewno pod względem wagi jest lepsza, bo ta złota pieczęć nie waży absolutnie nic. Jezu, tu jest ciał w ogóle. To jest aż przerażające. Dobra, nie mogę konia tu wezwać, niestety. Byłoby za łatwo w niektórych potyczkach zapewne. Ale dobra, tutaj wiele więcej nie odkryję. Myślałem, że będzie jakieś dalsze przejście, no ale nie ma. Tutaj. Czy to przedmiot? Przed tobą kłamca. Aha, dobra. Ktoś sobie zostawił tak wiadomość, żeby było niby taka zmyłka, że to przedmiot jakiś, a to haha, jednak nie, zostałeś oszukany przez innego gracza. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś przejście. I czy to będzie powrót na początek? Przed tobą skakanie. Okej, okay, jesteśmy z tamtej strony. Gdzie? Tu. Trzymaj. No i co? Nie uciekniesz przed piorunem, cwaniaku. Jezu, już miałem takie, kurwa, nie! I dobra, na szczęście spadłem nie do lawy, czyli tu, bo tu bym pewnie zginął momentalnie, tylko zaliczył mi tutaj. Kurde, tutaj przedmiot jakiś był. Za późno zorientowałem w tym, niestety. Że muszę właśnie faktycznie się rozpędzić, albo po prostu skoczyć, a nie... Zostać jak kołek. Tutaj widać, że to są te garnki. Okej, okay, tego się przyznam, nie spodziewałem. You got me. You got me. Okej, okay, prawie 40... Nie wiem, ponad prawie 50 właściwie, bo ponad 48 minut na liczniku. No ale jeszcze się tam po te runy wrócę i po ten przedmiot, który ominąłem. No tylko teraz z racji, że już ogarniamy przeciwników, no to... Mogę sobie na spokojnie ich wszystkich ominąć.
bo wiadomo, oni nie będą do mnie przyłazili przez całą mapę. Bo na szczęście jest na tyle dobrze leashing skonstruowany tutaj, że właśnie jest odpowiednio wstrzymywane. A ty, w ogóle tutaj jest to! Nie zauważyłem tego! Jezus! W dwie ręce bierz tę flaszkę. Okej, weź to, sprawdź to. No, nie, no tak, użyj, jeśli mam. Kurde, nie mam! Fuck me! Co tu? O, proszę, 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 co ja tu widzę? Tfu! No te dziewice. Dobra. Chodź tu, panie dziejaszku. Okej. Okay. Co masz przy sobie? Odłamek szkła, czyli w sumie nic ciekawego. Dobra, ekwipunek. Co ja bym chciał tu użyć? Nie no, poważnie, co ja chcę użyć, kurde? Wracam to nawet nie wiem po co. No tak. Sorry, po tego chcę. Po łuk runiczny tutaj wlazłem. Cyk. Pięknie. No nie dało mi się go zaskoczyć niestety. Także muszę z nim walczyć w sposób normalny. Bo mi nie da przejść ewidentnie, nawet je. Nie. Ni hu hu, gościu, ni hu hu. Kurwa. Dobra. Mamy to. Fuck me. Nie udało się tu niestety doskoczyć. Wiesz, czekaj, czy ja tu wskoczę tak po prostu? Trawa. O, szczerze wątpię. Nawet z rozbiegu bym tu nie wskoczył. Tutaj bym musiał z konia skoczyć. Okej, okay, dobra. Zyskujemy runy. 3. Okej, okay, bardzo ładna reakcja łańcuchowa. A, ten nie wybuchł! No, come on! Czego to zależy? Czy on się triggeruje do wybuchu, czy nie? No idea. Dobra, mamy małego dzbana i mamy dużego dzbana. Złoty runo level 9. Ja myślałem, że się mu tak... Do tego środka, jak mu się z tego przeteguje, no ale niestety, pomyliłem się. Dobra, był poise break. Odłamek żyjącego swoja i pieróg z surowym mięsem, okej. Okay. Tarcza dymu, okej. Okay. Sądząc po wyglądzie, pewnie jakaś tarcza, która jest lepsza na ogień. Jasne, wybucha. Kain Kowalski, poziom 6. Tam coś jeszcze mamy. Hop. Co to jest? Patrz, trumna. Wow, no co ty nie powiesz. Okej, okay, nic z tym nie zrobię najwidoczniej. Tetryk. Znowu, co to jest tetryk? Znowu to słowo. Które nawet sam nie wiem, czy jest użyte w dobrym miejscu. Okej, okay, tutaj mogę wejść wyżej i iść tam, okej. Okay. Dobra, poskakane. Lecimy. No niestety trafił mnie. Aha nie, tu się cofam po prostu, dobra. Dobra, to hop. Tego się pozbędziemy. Nie? Okay, flaszki nie odzyskałem niestety. Trudno. I spróbujmy.
No, gratki, dzięki, kamero. No, no, come on! Ej, co to miało być? No kurde, już się mogło zaliczyć. Dobra, w ogóle tak się wił, że mi nic nie zrobił tak naprawdę. Także okej. Okay. Czy mogę to otworzyć? Nie z tej strony, czyli to jest skrót. Okej. Okay. W ogóle jak te chmury wyglądają, nie? Okay, no to jest wróg, jak nic. To jest wróg. A nie, dobra, to jest zniszczona ta. To jest zniszczona dziewica. Oddychaj. Kamil Kowalski, level 4. Okej, czyli chyba dopóki nie zdobędę tego kamiennego klucza, no to daleko nie zajdę, bo muszę iść właśnie tutaj. Tam na górę. Niestety. Dobra. No to, czyli na razie jedyne co mi zostaje to właśnie dalsza eksploracja tutaj tego dworu ewentualnie. Berhao się nazywa ten typ, widzę. Który tu był, ale w ogóle patrzcie, jaka to jest totalnie rozbieżność, nie? Chciałem, kurde, zwiedzić jedną rzecz, po czym się okazało, że, kurde, znalazłem totalnie inną miejscówkę. O, patrzes! Sobie mogłem się domyślić, że tu będziesz. Go nie otworzę. Siema. Didn't think you had it in you. And here I thought Ryo was barking up the wrong tree. All good though. We're on the same side now. We'll do good work together. Oh, and of course, we can do business if you like. Hatch's Emporium at the Volcano Manor. Especially for you. Are you surprised that I belong to the Volcano Manor? I always hated the gibberish about lost grace and the laughable two fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something, because she's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Okej, okay, zobaczmy, czy ma coś na... O, ma klucz! Dobra, to poproszę. To ma kolejne te gnijące, krwawe palce. Szczerze ich nie muszę kupować, bo podejrzewam, że i tak będę mógł to zdobyć tak po prostu. Tak po prostu, w sensie wiecie, że zdobędę jakiś nieskończony przedmiot, który będzie miał taki sam efekt. Sztylet do parowania. Nie wiem, czy to mam, więc kupię na wszelki wypadek. Estoka na pewno nie mam. Wielkie strzały... A, mogę kupić. Runo masz nadmiarze. Boty do balisty też mogę kupić. Dobra, dobra, dobra. Drewniana tarcza z motywem konia. To już było chyba wcześniej u niego, ale wezmę. Gałązkę ofiarną też poproszę. Naśladowcę łaski mogę tworzyć, ale jak mogę kupić za takie grosze, no to czemu nie? Wachlarz sztyletów. No, to jest jakieś, nie jest jakieś mega mocne, więc... O, dziękuję. Tutaj zwiększa liczbę run zdobywane za pokonywanie wroga. A to fajne akurat. Przyda się. No i za resztę to już w sumie wszystko. Co mogę mu sprzedać? Coś, co mi jest tam niezbędne. Niewrażliwość, negacja obrażeń ognistych. No, szczerze, nie potrzebuję tego aż tak bardzo, więc mogę mu to dać. Tutaj ataki fizyczne to się przyda. Odkrywanie przedmiotów może być. Negacja obrażeń fizycznych. Się zużyje. Pieróg. Kurde, szkoda, że ten pieróg to jest momentalne zatrucie, w sensie to jest momentalnie maksymalne zatrucie postaci, a nie tylko takie zatrucie lekkie. Bo ten pieróg się tak ukazuje być naprawdę dobrą rzeczą, tylko jest właśnie jedyny taki minus tego, że trzeba by to szybko właśnie połączyć z tymi pigułkami, które właśnie tymi pigułkami, które neutralizują trucizny. No a niestety zdąży nam trochę ta trucizna tyknąć życia, zanim zdążymy te pigułki sobie łyknąć. Więc to jest taki drobny niestety minus tego. Dobra, czy ja coś mam tutaj do sprzedania? Chyba nie. Jeśli chodzi o bronię przynajmniej, to nic takiego nie mam. Strzał w sumie też nie chcę. Tutaj ta tarcza. Mała tarcza wykonana na górze Gelmir z niestygnącej lawy. Jej ciepło chroni przed mrozem. Tarcza może nawet zadawać obrażenia ogniste, jeśli używa się jej jako broni. Idzie o starszą tą umiejętność, ok?
No ale nie ma 100% fizycznej negacji, więc podziękuję. Tutaj nagonnik rycerza mauzoleum. A to już miałem chyba wcześniej. Dobra, na sprzedaż. Tutaj nie mam nic, co bym chciał sprzedać. No i tutaj wracamy. Dobra. Spoko. To już sprawdzałem. Zobaczmy, co się kryje tutaj. The fuck is that? Co to za jakiś wielki kloc? Góra Gelmir. O, sporo ciał tu widzę. Okej, spróbujmy go dziabnąć. A dobra, to jest kolejny ten. Kolejny taki olbrzym. Kurde, myślałem, że to będzie jakiś inny typ wroga albo coś. No ale się kurczę zawiodłem, widzę. Padł czy jeszcze nie? Już padł. Dobra. To trzeba je szybko spacyfikować. Te marionetki, kukły czy co to tam jest w ogóle. Teraz miałem na tyle damage'a, żeby ją zabić jednym strzałem. To aż boli. Dobra, tu gdzieś powinno być to miejsce. O właśnie, gdzieś tutaj na bok. Powinna być opcja, aby odkryć sobie mapę. Więc z chęcią, kurde, to zrobię. What the hell? Ile trzeba mieć parę, żeby takiego olbrzyma powiesić za nogi, kurde. Gdzieś tutaj? O, kolejne widzę nasionko do zgarnięcia. O, kolejny taki niewidzialny przeciwnik. Znaczy, przeciwnik. Przeciwnik to trochę za dużo powiedziane. No, dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu. Gacia! Idealnie wyczuty. Popił na wylot. Popił wojny na wylot. Spoko. Ale kurde, jak myślałem, czy nie za wcześnie, ale nie, idealnie to było. Idealnie go wyczułem. 11, czyli bo, no chciałbym 11 takich nasion zgarnąć z jednego drzewa, no ale... Źle by wtedy trzeba było nasion na kolejne levele. No ale nie, jedno nasiono tylko zgarnąłem. No i zobaczmy, co się tutaj kryje dalej. Kolejne mamy takie ptaki. No. Ja pierdolę zaś te gówna. Nie, idźcie w chuj. Poziom 3 złotego runu. Dobra, nie wiem czy... No tak, nie będzie mi teraz dało mapy sprawdzić, dopóki mnie to nawala. Skoki z tego konia i wbij tego skurwysyna. No, nie, no, are you fucking serious? I teraz specjalnie na nie potrzebuję kuźwa se wrócić do tego. Do ognia, bo one były wrażliwe na ogień.
proszę. Najłatwiejsze wyjście. Łuk runiczny i remedium wezwania palca. Czy to się w ogóle liczyło jako zabójstwo mnie tak po prostu? Ta inwazja? Czy straciłem błogosławieństwo runu? Okej, jest łuskowy sedman, widzę. Nie, okej, dobra. Czyli podczas inwazji nie mogę mieć błogosławieństwa runu. I guess, albo mam, tylko jest zmniejszone, ale jeśli zginę podczas inwazji, to się nie liczy jako moja śmierć i nie triggeruje utraty tego runu, także też dobrze. Zobaczmy ten set łuskowy. Czy jest lepszy? No, lepszy, ale też cięższy niestety. Hełm noszony przez prawdownego rycerza Istvana. Skorydowany metal wzmocniony twardymi jak skała łuskami, przez co bardzo skuteczny broń przed niefizycznymi atakami. Istvan jest jednym z niewielu zmatowieńców weteranów, którzy przetrwali do dziś. Okej, okay, czy będę miał dalej średni ciężar, jak to założę? Mam! Okej, okay, dobra, no to pyk. Mamy nową zbroję. Pięknie. Zobaczmy teraz, co dalej możemy zrobić w wulkanicznym dworze. Jak już ciągnę ten wątek, no to będę to ciągnął przez cały odcinek. Najpierw, że po prostu powycinam parę rzeczy. Tak jak na przykład właśnie dochodzenie w niektórych miejscach bez sensu, albo ta walka z Istvanem, żeby pokazać wam od razu tylko finalną akcję. No i zobaczmy. I teraz co, mam rozumiem zameldować się u Tanif, czyli znowu do tamtego miejsca, gdzie był ten liścik. Did you read the letter left for you? That is the task the Volcano Manor desires you enact. You will be compensated once the deed is done. Good luck. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true, and a full-fledged member of the Volcano Manor. This is your reward, as promised. Nowe zaklęcie. Tylko czy to jest zaklęcie w sensie inkantacja, czy po prostu zaklęcie? Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted. But for this very reason, it is the true path to valor. Now you are a recusant true. I am pleased to have you on our side. Now you I am pleased. Okej. Okay. Czyli to tyle. Zobaczmy, czy będzie tutaj kolejny taki liścik. Nie te drzwi. Było tutaj chyba. Tak. Mamy kolejną rzecz. Kolejny list z wulkanicznego dworu. I tak, to jest takie zaklęcie. Wystrzeliwuje bryłę magmy, która wybucha po trafieniu. Jeden z czarów stworzony z magmy góry Gelmir wystrzeliwuje grudę magmy wybuchającą przy trafieniu. Ładowanie zwiększa jego siłę. Odkrywszy pradawne uroki góry Gelmir, Rykard, syn królowej Renali, zaczął ich używać powtórnie jako nowej formy magii. Okej. Okay. I tutaj... Kolejny list. Rylate Gnuśny na płaskowyżu Altus. Okej. Okay. Ten coś powie nowego? So, you've blooded your sword in the hunt. Then I shall introduce myself once more. Banal. A recusant, just like you. Recusants have particular battle arts, styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire? Kolejne papiery wojny, poproszę. Okej, okay, bierzemy to w takim razie. Tutaj kopnięcie, tupnięcie, zdjęcie w górę to było, wytrwałość była. Okrzyk bojowy znamy, ale mamy kolejny jakby do nałożenia na coś innego. Cięcie z obrotu to znamy. Szybki odskok znamy, ale jeszcze nie kupiłem. Erupcja, to jest coś nowego. Ten popiół nadaje orężowi właściwości ognisty i umiejętność erupcja. Umiejętność rycerzy służących w wulkanicznym dworze. Uderz bronią w zimy, by wystworzyć źródło lawy, która wystrzeli niczym gejzer. Do użytku na dużych i olbrzymich mieczach, toporach oraz młotach. Gambit zabójcy. Ten popiół wojny nadaje orężowi właściwość okultystyczny i następującą umiejętność.
maskującą obecność użytkownika kosztem zadania mu rany. Staje się on prawie niewidzialny i stąpa bezszelestnie. Do użytku na małych i średnich mieczach prostych oraz mieczach kolnych. Okej, też fajna rzecz. No i kolejny popiół na brak umiejętności. W razie jakby chciał na tarczy albo czymś innym to mieć, właśnie, że ma, jest tarcz, na przykład byłoby uderzenie na dużej tarczy, byłoby uderzenie, a ja bym chciał, wiecie, mieć w jednej ręce i tarczę i walić umiejętnością z drugiej broni, to wtedy mogę tak to sobie ogarnąć. No i dobra. Fajne rzeczy tu miałeś, panie kolego. Co powiesz jeszcze? You've come to understand now, hey? To take power and make it his own. The recusant must hunt his own kind. To raise the flag of revolt against this sanctified pillaging, we recusants must become the most wretched of predators. All you can do is laugh. Well, until we meet again. Okej, okay, tutaj. Prawdopodobnie mistrz. A okej, okay, rozumiem, czyli tutaj ktoś będzie jeszcze dodatkowo. Chyba, że to był, chyba, że on to napisał zwrócony do niego i wtedy to jest o niego chodzi, no ale nie wiem. Have you ever heard any strange sounds here at the manor? Something beyond the walls? Like breathing or slithering scales? Oh, fie, what am I saying? It just is impossible. I must be tired. Patrzcie, czyli taki tip, weź się porozglądaj, może znajdziesz to przejście tam do tyłu. Sometimes I hear strange sounds beyond the walls, like breathing. Okej, okay, czyli w sumie odkryłem to, co, to, czego dała mi tipa trochę wcześniej niż gra mi o tym powiedziała. Tylko pytanie, czy w sumie gra chciała mi to powiedzieć, wiecie, tak na teraz? I ona jakby sama nam to wskazuje, czy to jest tego takie narzekanie, że o, coś tam słyszę, ale dobra, ja chyba jestem po prostu zmęczona, bla bla bla, nie? O, czekaj, czy Łata coś powie? Ah, hello. What impeccable timing. This is for you. List do Łaty. You're new here at the manor, but if you complete the request, you can improve your standing. Relax, we're old friends. Time's come to pass the torch, right? Go on, break a leg then. Hello again. Dobra, ma coś nowego? Nic. Okej. Okay. Zobaczmy teraz ten, nie w drugą stronę. Jeden list to był ten, to był mój. I list od Łaty. Wielki tragow rogaty. Można go znaleźć na urwisku usianym ruinami. Okej, okay. Czyli gdzie?